we drzwi kupiłem. I maskę mam załatwioną. No, ładną. No i czekam, co się dalej trafi. A co potrzeba? Butniki, lewe drzwi ładne. Wyścigi górskie w Załużu, górskie samochodowe Mistrzostwa Polski. Powiedz nam, jak się jechało? Jechało się szybko, całe szczęście, bezawaryjnie, to najważniejsze. Wynik całkiem dobry. Udało się wygrać obie rundy w sobotę i w niedzielę, także jest bardzo dobrze. Mówiłeś coś o szansach na wynik w grupie, tak? Jak dobrze pójdzie, jest szansa na drugiego wicemistrza grupy HSJ na koniec sezonu, co pewnie jest ciekawostką, patrząc na mój samochód. A sama trasa w Załużu w porównaniu do innych? No, dość monotonna, bo składa się praktycznie z samych nawrotów, więc nie jest zbyt urozmaicona, ale bardzo dobrze przygotowana, fajne zawody. W takim razie gratulacje. Dzięki. Konrad Tadla, reprezentant Automobil Klubu Wielkopolskiego, Fiat 126P. Zapraszamy Konrada i wielkie brawa dla niego. W trasie, no jak porównali czas, to jeździł on o pół minuty wolniej niż małe Fiaty. Także naprawdę te maluszki zapylają tu bardzo szybko, bardzo wysokie, średnie, chociaż auto jest malutkie, ale naprawdę wielkie brzemię ich duszek. Gratulacje! Klasa HSJ 2000.